Cząstki światła, zwane fotonami, nie mają masy, to znaczy ich masa jest równa zero. Obiekty o zerowej masie są dla nas trudne do wyobrażenia. Intuicyjnie masę utożsamiamy z ilością namacalnej materii materii, która składa się z atomów, a te zbudowane są z protonów, neutronów i elektronów. Brak masy oznacza brak materii, brak atomów i trudno jest nam mówić o bezmasowych obiektach. W fizyce zwykle wprowadza się dwa pojęcia masy. Jeśli na jakieś ciało działa siła, to przyspieszenie ciała zależy od jego masy bezwładnej. Im większa jest masa bezwładna, tym trudniej jest przyspieszać ciało. Na ciało w polu grawitacyjnym, np. Ziemi, działa siła grawitacyjna. Siła ta zależy od masy grawitacyjnej ciała. Im większa jest masa grawitacyjna ciała, tym większa jest siła, z jaką Ziemia je przyciąga. Okazuje się, że masa bezwładna i masa grawitacyjna są sobie równe, co wcale nie jest oczywiste. To jest punkt wyjścia ogólnej teorii względności i zasługuje na osobne omówienie. Szczególna teoria względności mówi, że masa ciała nie zależy tylko od ilości protonów, neutronów i elektronów, z których składa się ciało, ale liczy się całkowita energia wewnętrzna ciała. Gdy mamy dwa obiekty o identycznej budowie atomowej, to większą masę ma obiekt o np. wyższej temperaturze. Energia termiczna Objawiająca się drganiami atomów, objawia się jako dodatkowa masa. Dodam, że to jest zwykle bardzo mały efekt. To jest manifestacja wzoru E równa się mc2. E to jest całkowita energia ciała w spoczynku, tzw. energia spoczynkowa. M to jest masa ciała, a c oznacza prędkość światła w próżni. Z każdym ciałem o niezerowej masie związana jest energia spoczynkowa. Zmiana tej energii, np. poprzez podgrzanie ciała, oznacza zmianę masy ciała. W ramach szczególnej teorii względności można rozpatrywać obiekty o zerowej masie, ale jest jeden warunek. Obiekty takie zawsze poruszają się z prędkością światła. W opisie wykazuję, dlaczego tak jest. W szczególności cząstki bezmasowe nie mogą względem nas spoczywać. To również oznacza, że nie możemy dogonić takie cząstki, bo gdybyśmy je dogonili, to bezpoczywały względem nas. Przykładem bezmasowych obiektów są właśnie fotony czyli cząstki światła. Cząstki, które mają masę, np. protony, zawsze poruszają się wolniej od światła. Okazuje się, że fotony mają energię, co np. odczuwamy w postaci ciepła, gdy oświeca na światło. Gdyby fotony nie miały energii, to trudno by było mówić o ich istnieniu. Cząstki światła mogą zderzać się z cząstkami, które mają masę, i efekty tych zderzeń można obserwować. Klasycznym przykładem jest efekt fotoelektryczny, gdzie fotony o odpowiednio dużej energii, Wybijają elektrony z przedmiotu. Warto dodać, że to Albert Einstein wyjaśnił ten efekt. Pod koniec filmu pokażę relację pomiędzy energią fotonu i jego pędem. Fotony mogą zdarzać się z innymi fotonami, ale jest to bardzo mało prawdopodobne, i dzięki temu możemy wyraźnie widzieć przedmioty. Gdyby cząstki światła lecące od jakiegoś przedmiotu w kierunku oka uległy rozproszeniu na innych cząstkach światła, to wtedy by nie wpadły do oka. I ten przedmiot nie byłby widoczny. Pytanie: Czy bezmasowe cząstki mogą zmieniać masę innych ciał? Tak, mogą. Na przykład fotony uderzają w jakieś ciało, przekazują swoją energię i rośnie na przykład energia termiczna ciała. Zgodnie z wzorem E równa się mc kwadrat rośnie masa tego ciała. Fotony mogą zmienić energię spoczynkową ciała lub układu, pomimo że same nie mogą spoczywać i nie mają energii spoczynkowej. Jeśli ciało emituje fotony same z siebie, to maleje energia spoczynkowa tego ciała, bo fotony unoszą energię. Zgodnie z wzorem R e równa się mc2, masa ciała maleje. Dlatego słońce, pomimo że emituje głównie cząstki bezmasowe, w każdej sekundzie traci na masie około 4 miliony ton. Inny przykład. Wyobraźmy sobie lustrzaną sferę, w której cały czas odbija się światło. Zakładamy, że całkowity pęd układu jest równy zero. Fotony mają zerową masę, ale niosą energię. Oznacza to, że energia spoczynkowa układu jest większa dzięki obecności światła. Powołując się na wzór R na mc2, dochodzimy do wniosku, że masa układu jest większa, gdy w środku znajduje się światło. Dla dowolnego obiektu, w ruchu czy w spoczynku, obowiązuje następujący wzór na całkowitą energię. Energia do kwadratu. Równa się masa razy prędkość światła do kwadratu i to całe do kwadratu, dodać pęd oznaczone przez p razy prędkość światła i to całe do kwadratu. W opisie jest link do wykładu, w którym ten wzór jest wyprowadzony. Gdy ciało lub układ spoczywa, to znaczy pęd jest równy 0, dostajemy znany wzór na energię spoczynkową e równa się mc kwadrat. Gdy ciało się porusza, to mamy dodatkowy wkład do energii związany z pędem ciała. Dla cząstek bezmasowych, to znaczy dla m równego 0. Energia spoczynkowa mc kwadrat znika i energia jest równa iloczynowi pędu cząstki i prędkości światła. Chcę tutaj podkreślić, że teoria względności nie mówi ile wynosi energia i pęd cząstek bezmasowych, ale mówi, że jeśli takie cząstki istnieją, to muszą poruszać się z prędkością światła w próżni oraz ich energia i pęd są ze sobą związane tym wzorem. Dalsza dyskusja fotonów i innych cząstek wymaga już mechaniki kwantowej. Fotony czy na przykład elektrony zachowują się jak cząstki, gdy zderzają się z innymi cząstkami. W pewnych sytuacjach przejawiają jednak właściwości falowe, na przykład gdy przechodzą przez jakieś szczeliny. Nazywamy to dualizmem korpuskularno-falowym. Dualizm, czyli podwójna natura, korpuskuła, czyli cząstka.